I właśnie będziemy rozpoczynać referatem magistra Daniela Cordella na temat, o którym jeszcze na przykład powiedzmy 5-6 lat temu tak otwarcie po prostu dyskutować, jak dziś, to znaczy zbrodnie i przestępstwa wojenne popełnione w okresie 8-dniowej wojny, bo tak właśnie powinno być, że była 8-dniowa wojna, bo te wydarzenia wojskowe Etiwaku toczyły się 8 dni i nie 7. To nie wiadomo doskonale, skąd tych 7 dni się okazało. Daniel się zajmuje właśnie tym okresem walki między Czechosłowacją i Polską. No i jak mam nadzieję, zaraz będę opublikowana w tym roku czy w przyszłym roku książka na ten temat, także napisana przez Daniela. On kręci głową, będzie, bo on jest bardzo pracowity, jak się powie po czesku. To drogi Danielu, masz słowo. Zacznę może od tego, że dlaczego w ogóle taki temat? Czy temat zbrodni popełnionych w czasie wojny ośmiodniowej jest tematem wartym osobnej prelekcji? I chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę na to, że przynajmniej na takim poziomie publicystycznym, albo tym najniższym, jaki jest, czyli dyskusji w forach internetowych, to jest temat, który zawsze się pojawia. Najczęściej w Polsce ludzie nie wiedzą nic o tej wojnie. Jeżeli coś wiedzą, to Skonawa, śmierć kapitana Hallera, to jest to minimum, które zawsze się pojawi. I stało się też tak, że na wniosek czy z inicjatywy Fundacji Słowo Polskie dla Zaozia z Warszawy, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Katowicach prowadziła przez ponad 2 lata śledztwo. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w okresie od 23 do 30 stycznia 1919 roku na Śląsku Cieszyńskim, polegających na dokonaniu przez żołnierzy wojsk czechosłowackich zabójstw jeńców wojennych i osób spośród ludności cywilnej obszaru zajętego. Te śledztwo zakończyło się w kwietniu roku 2020, czyli przed rokiem. Obejmowało 64 zbrodnie, które prokuratorzy ujawnili w czasie przygotowywania akt w tej sprawie. Dosyć długo po stronie czeskiej negowano to, że żołnierze czechosłowaccy, legionarze, ci najlepsi z najlepszych, którzy własnym życiem stanęli za Republiką Czechosłowacką, którzy stali się fundamentem jej powstania, oni mogli dopuścić się takich czynów nielicujących z godnością żołnierza lub czynów zbrodniczych i przestępczych. Natomiast materiałów dzisiaj bardzo skrótowo i naprawdę tylko pojedyncze przykłady, ponieważ nie ma czasu, ale są materiały w dokumentach, wspomnieniach czeskich, czechosłowackich, które to jednoznacznie potwierdzają. Mamy tutaj relacje, wspomnienia pana kapitana Emila Hajka, który mówi między innymi o tym, że ludność polska, akurat mówi o Karwinie, gdzie ludność cywilna, górnicy włączyli się do walki 24 stycznia rano, a wcześniej też wspierali polskie wojsko 23 stycznia wieczorem w walkach. I mówi tutaj o tym, że sfanatyzowanej ludności, o sfanatyzowanych polskich obywatelach, którzy strzelali z okien w podstępny sposób do żołnierzy czechosłowackich. Skracając to, podaję tutaj taką informację, że kiedy zostali ci, którzy to strzelali, złapani, to według zasługi, czyli według tego przestępstwa, jakie popełnili strzelając w plecy żołnierzom czeskim jako cywile, byli na miejscu karani. Podaję też taką ciekawą informację, ponieważ był żołnierzem oficerem sztabowym w sztabie pana pułkownika Schneiderka, że do tego sztabu zgłosił się nasz, czyli czeski posłanec, poseł, który próbował bronić tych Polaków, wobec których wykonywano te tresty, czyli te kary śmierci na miejscu, wieszając ich, rozstrzeliwując. Pan podpułkownik Schneiderek pozbył się go w dosyć obcesowy sposób, po wojskowemu, i tym człowiekiem był pan Jan Prokesz, późniejszy wieloletni burmistrz miasta Ostrawa, Morawska Ostrawa, jeden z najbardziej zasłużonych. W
wcześniej, przed wybuchem I wojny światowej, współpracujący ściśle na niwie związkowej, socjaldemokratycznej, później socjalistycznej, z naszymi socjalistami, z panem Reggerem. I ten człowiek przyjechał razem z wojskiem czeskim, tym samym pociągiem, jako komisarz rządowy, ponieważ przewidując, że uda się rozszukać Polaków, przedstawiając najazd jako interwencję Ententy, nie dojdzie do walk, już jechała z wojskiem administracja cywilna, która miała przejmować zarząd poszczególnych miast, kopalń, fabryk. I jednym z takich komisarzy rządowych był Jan Prokesz. Natomiast to, co zobaczył na Śląsku Cieszyńskim, jak zachowują się wojska czeskie wobec obywateli polskich, górników, jego wcześniejszych towarzyszy z partii socjalistycznej, wyborców w czasie wyborów, po prostu zaczął interweniować. Ta rozmowa z panem podpułkownikiem Schneiderkiem nic nie dała, jak wspominałem, więc pan Jan Prokesz opublikował w czasopiśmie Socjaldemokracji Ostrawskiej, czyli Regionalnej Duch Czasu, obszerny tekst na temat tego, jak ci żołnierze czescy się zachowują. Ten tekst został praktycznie przedrukowany przez Prawo Lidu, czyli już ogólnopaństwowe czasopismo. Później jeszcze to przedrukowała, czy podjęła ten temat w tym samym kontekście krytyki wobec zachowania żołnierzy czeskich, Bohemię, czyli dosyć poważny tytuł. I mamy tutaj akurat robotnik przedrukował i przetłumaczył ten tekst. I mamy tutaj takie podstawowe informacje, ale bowiem faktem jest, że na Śląsku Cieszyńskim wieszano Polaków. Więc jednoznacznie działacz czeski, Vlastenec, patriota, nie można mu zarzucić jakiejś zdrady interesów państwowych czeskich, po prostu zareagował w sposób ludzki, normalny, mówiąc między innymi o tym, że takie egzekucje jak wieszanie od razu złapanego z bronią w ręku powstańca czy górnika przypominają to, jak robili to Austriacy w czasie I wojny światowej w Serbii albo w Galicji Wschodniej. Te publikacje prasowe, interwencje niektórych posłów socjalistycznych w parlamencie spowodowały, że musiał się do tego odnieść minister obrony narodowej Republiki Czeskiej, pan Wacław Klofacz, i on odczytano jego stanowisko na posiedzeniu parlamentu czeskiego 20 lutego 1919 roku. Bardzo obszerne, odnosi się tam do różnych rzeczy, odrzuca je w większości. Wręcz ma pretensje wobec dziennikarzy, że po co piszą takie rzeczy nieprawdziwe, dlaczego nie przychodzą do niego po prawdziwe informacje. Natomiast jednym lakonicznym zdaniem mówi mi więc tak, że przyznaje się lojalnie, że było kilka nieprawidłowości o mniejszym charakterze, ale że w czasie wojny nie da się tego typu sytuacji uniknąć, i przywołuje jako świadków pana Petra Zingra, pana Pawlana i doktora Wita, czyli przewodniczącego Zemskiego Narodowego Wyboru Wrocławskiego, jako świadków tego, że te mniejszego charakteru jakieś sytuacje, które naruszyły prawo czy czyjeś dobro, zostały momentalnie naprawione. My wiemy, że to nie jest prawda. W walkach brali udział również milicjanci. Milicja Polska Śląska Cieszyńskiego liczyła nawet do 6 tysięcy ludzi, dobrze ponad 1000 wzięło udział w walkach, w większości z bronią w ręku. Milicjanci polscy byli chronieni przez konwencję Haską 1907 roku. Spełniali wszystkie warunki tej konwencji, to znaczy byli oznakowani, umundurowani. Oznaką była biało-czerwona opaska, na lewym ramieniu legitymacja przynależności do milicjantów, byli kierowani przez oficerów oddelegowanych z Pułku Ziemi Cieszyńskiej. I teraz jest taki problem, o którym jeszcze mówimy na końcu, ale Czesi mówią, że jeżeli był nieumundurowany milicjant, no ciężko było rozpoznać, że to nie jest cywil, który włącza się do walki. Że to jest rzeczywiście członek oddziału w milicji. Mamy tutaj przykład, to jest oficer 35. Pułku Legii Czechosłowackiej Włoskiej, która atakowała od strony Czapcy. I on podaje taki przykład, kiedy jego batalion przyjechał do Czapcy, tam stacjonowali już wcześniej ci żołnierze i złapano polski patrol, w nim do niewoli dostał się właśnie pan Franciszek Rykalski, członek milicji. I wiemy, że nie był to zwykły cywil, ponieważ oficer czeski wspomina, że opowiadano mu w dowództwie dworca kolejowego w Czapce, opowiadano mu wyraźnie, że to był polowojak, polocywil. A więc prawdopodobnie był, albo miał elementy umundurowania, być może bluzę mundurową, albo był, chociaż w ubraniu cywilnym, oznaczony tą opaską biało-czerwoną. A kiedy go wzięto do niewoli, być może miał czas powiedzieć, że jest milicjantem, być może nawet miał przy sobie legitymację i udowodnić tą przynależność.
ale sytuacja wyglądała tak, że kiedy prowadzono go do dowództwa dworca, żeby go przesłuchać, żołnierze zgromadzeni 35. Pułku Legii Czechosłowackiej Włoskiej wyrwali go tym wartownikom i natychmiast od ręki bez sądu go powiesili. Uważam, że to również jest przykład zbrodni wojennej. Mamy kolejnego oficera czeskiego. Oczywiście te przykłady czeskie są nieprzypadkowe, dlatego że uważam, że więcej ważą. Można byłoby naszym relacjom zarzucić, że to są relacje polskie, natomiast mamy tutaj ludzi o nieposzlakowanej opinii jako czescy patrioci. To nie są ludzie, których można byłoby oskarżyć o polonofilstwo poza Janem Prokeszem. Mamy tutaj oficera 21. Pułku Legii Francuskiej, który zdobywał Karwinę, później Stonawę, i on opisuje, jak wyglądały walki w Karwinie. Rano 24 stycznia uderzyli od wcześniej zajętych pozycji między Orłową a Karwiną, których udało się zająć 23 stycznia wieczorem, w czasie pierwszego dnia wojny, uderzyli na polskie pozycje. W nocy większość batalionu majora Kuplińskiego wycofała się z Karwiny, ponieważ groziło jej okrążenie przez to, że Czesi zajęli Frysztat, czyli dzisiejszą Karwinę, wtedy nazywało się to Frysztat. Natomiast ponad 100 żołnierzy tego batalionu, to pułk ziemi cieszyńskiej był jednostką ochotniczą, żołnierze pochodzili z tego regionu, ponad 100 tych żołnierzy nie wykonało tego rozkazu. Część być może została gdzieś odcięta, ponieważ ten odwrót był bardzo szybki, a część po prostu została w rodzinie swoich domów i oni rano razem z górnikami, członkami milicji, ale również z ochotnikami cywilnymi, którym rozdano broń, podjęli walkę z atakującymi wojskami czeskimi. I mamy tutaj przykład tego, w tej relacji, to nie jest zbyt estetyczne, ale nie chciałem też tego przepisywać, pozwoliłem sobie wkleić fragmenty książki, żeby właśnie dokładnie pokazać, że to jest relacja czeska niezmieniona. Mówiłem o tym, że po krótkiej walce rozbito jedną z takich grup, nazywa ich tutaj w ogóle szaleńcami, i podaje wyraźnie, że wzięto do niewoli ludzi, czyli zajadców, ale też miejscowych obywateli, rozumiem przez to, że cywili, na miejscu ukarano, czyli prawdopodobnie bagnetem albo rozstrzelono ich, po prostu otrzymali karę śmierci za to, że jako cywile włączyli się do walk, a z drugiej strony prawdopodobnie ci żołnierze Pułku Ziemi Cieszyńskiej, którzy pozostali, zostali wzięci do niewoli. Opisuję dalej, jak to zdobycie tej Karwiny i ta walka z ludnością cywilną miała naprawdę przerażający przebieg, ponieważ to jest najgorsza, jaka jest możliwa sytuacja, kiedy żołnierz, mijając cywila na ulicy albo w oknie domu, wydawałoby się, że to jest człowiek, do którego on nie musi się niczego obawiać, ale jeżeli cywile biorą udział w walce, to w tym momencie każdy może strzelić w plecy takiemu żołnierzowi, każdy się staje wrogiem. Przyprowadzono do niego jako oficera 13-letniego chłopca, który miał zastrzelić czy strzelać do czeskich żołnierzy. W innej relacji pana Choraka ten sam przypadek jest podany. Po rozbrojonych polskich żołnierzach, milicjantach, była sterta karabinów i rzeczywiście kilkunastoletni chłopak podszedł i strzelił do jednego z czeskich żołnierzy. Przyprowadzono mu go już ze sznurem na szyi, że będą go żołnierze wieszać. I on z wielkim trudem wybronił tego chłopczyka, 13-letniego, przed tą egzekucją. Natomiast podaję też taką informację, że jego żołnierze z 21. pułku, prawdopodobnie z 1. batalionu, którego był oficerem, wieczorem skoncentrowali się na terenie sierocińca w Orłowej, gdzie było tymczasowe więzienie, gdzie zwożono nie tylko jeńców polskich, ale również internowanych działaczy z całego zajętego już terytorium przez wojska czeskie. I podaję, że jego żołnierze na terenie tego sierocińca mieli tam jeńca, który podobno zabił jednego z czeskich żołnierzy, i na strychu po prostu go, jego właśnie żołnierze, bez sądu, bez śledztwa, tego polskiego żołnierza zamordowali i, jak podaje, musieli go potajemnie w nocy pochować, żeby z tego następnego dnia rano nie było jakiejś afery, że został zamordowany. I ta relacja czeskiego oficera jest absolutnie wiarygodna. Co więcej, ponieważ sierociniec był pełen polskich jeńców internowanych, mamy również relację ze strony polskiej, która dotyczy dokładnie tego samego zdarzenia. Największą zbrodnią, o jakiej Polacy słyszą w kontekście tej wojny, jeżeli cokolwiek wiedzą, to jest sytuacja, do jakiej doszło 26 stycznia w Stonawie. W Stonawie zginęło 21 polskich obrońców. W większości byli to żołnierze 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadzowickiej. Jeden żołnierz był z 8. Pułku. Pluton tego pułku wziął udział w ostatniej fazie walk.
i byli miejscowi milicjanci albo żandarmeria. 20 jest pochowanych w zbiorowej mogile i jeden, który pochodził ze Stonawy w grobie rodzinnym, to jest żandar albo milicjant. I przez 100 lat podawano dosyć bezrefleksyjnie taką informację za pierwszymi publikacjami, za pierwszymi relacjami polskich świadków, że 19 albo 20 spośród tych 21 obrońców zostało przez Czechów zamordowanych. Po analizie dostępnych w archiwach, a Państwo możecie większość tego materiału również przejrzeć, wbijając do internetu wpis Biała Księga Zbrodni, relacji polskich świadków, kiedy przyjmiemy kryterium podstawowe dla krytycznej oceny tych świadectw, że to mają być mieszkańcy Stonawy, że wiedzą, że potrafią zidentyfikować miejsce, w którym doszło do sytuacji, o której opowiadają, maksymalnie 7 zostało zamordowanych. Podpowiada to również najprostsza logika. Jeżeli bitwa trwała 7 godzin, była bardzo zacięta z użyciem granatów, broni maszynowej, to fakt, że tylko jeden polski obrońca zginąłby z bronią w ręku, obrażałby pozostałych 20 polskich żołnierzy. Ponieważ zdecydowana większość z nich walczyła dzielnie, oni potrafili kontratakować po wyparciu ze wsi, to naprawdę byli bardzo silni ludzie i większość z nich ginęła z bronią w ręku. Nie umniejsza to tego zarzutu od strony czeskiej, że umundurowani, posiadający dokumenty wojskowe, żołnierze polscy w tych 7, być może mniej, przypadkach byli dobitani, poranni albo wzięci do niewoli. I takich 5, 6, 7 przypadków można ewidentnie wskazać, powoduje, że dalej mamy do czynienia z ewidentną zbrodnią wojenną. Natomiast, jak Państwo widzicie, z 20 zrobiło nam się maksymalnie 7, czyli o 2/3 spadła ilość ewentualnie zamordowanych. Już w 19 roku w kalendarzu dziedzictwa błogosławionego Jana Stefana pojawił się taki opis tej sytuacji w Stonawie, bardzo drastyczny, miał zapewne na czytelników odpowiednio wpłynąć i mamy tutaj między innymi informacje o tym, że czaszki były zrzutgotane, że wszyscy mieli rany w sercu i tak dalej. Ja te zdjęcia dałem małe, po wpisaniu hasła zbrodnia w Stonawie znajdziecie Państwo co najmniej 5 takich zdjęć, można je bardzo zbliżyć. No i raczej żadna z czaszek zabitych polskich żołnierzy nie jest rozwiązana. Te opisy, które są jeszcze też inne, szczegółowe, że wypływał im mózg, że byli rozbijane były czaszki kolbami karabinów i tak dalej. Te zdjęcia tego nie potwierdzają, ale nie ma zdjęcia tego milicjanta żandarma jednego, który leży w grobie rodzinnym. Być może, że jeżeli był milicjantem, rzeczywiście był nieumundurowany, no to wyjątkowo bestialsko go potraktowali żołnierze, ale to jest tylko i wyłącznie domysł. Najbardziej znaną ofiarą tej wojny jest brat generała Hallera, wtedy kapitan Cezary Haller i również jeszcze półtora roku temu głos ziemi cieszyńskiej, a znajdziecie Państwo to wszędzie na internecie, publikował informację, że został on przez Czechów dobity. Mimo tego, że zarówno relacje świadków, żołnierzy, którzy byli ranni, którzy to widzieli, nikt o tym nie wspomina, wspomina tylko o tym, tylko i wyłącznie miejscowy ksiądz, który w marcu wysłał dwustronicowy list do wdowy po panu kapitanie Magdalenie Haller z Łęckich, gdzie opisuje, że w jaki sposób Czesi dobili naszego oficera. Natomiast na tym liście, który znajduje się w archiwum państwowym w Krakowie, siostra pana kapitana Hallera osobiście przekreśliła te zdania i napisała, że tak rzeczywiście było i widziała w płaszczu przebicie kulą, czyli potwierdziła jakby czeską wersję, że nie został dobity pan kapitan Haller, tylko zginął na polu walki w wyniku otrzymania rany postrzałowej. Kilka miesięcy temu udało się panu Adamowi Leśniakowi spokrewnionym z panem wtedy podporucznikiem Stanisławem Karolusem odnaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym, gdzie szukał informacji o swojej rodzinie, notatkę swojego praprastryjka, który okazuje się jako praktycznie zastępca nieformalny kapitana Hallera, dowódca kompanii ze Święcimia, brał udział w walkach w Kończycach Małych i był w momencie śmierci kapitana Hallera. Po rozbiciu polskiej obrony razem cofali się w stronę Próchnej, zaczęli rozmawiać, wtedy padła seria z karabinu maszynowego, obydwoje padły na ziemię, ale pan kapitan Haller już się nie podniósł, otrzymał ranę śmiertelną. W dalszej części tej dosyć obszernej notatki pan porucznik Karolus wspomina, że razem z innym żołnierzem próbował przenieść ciało pana kapitana Hallera. Ten żołnierz został ranny
w nogę. Wiemy z kolei z innej relacji tego żołnierza rannego w kolano, że udawał później zabitego i widział, jak wcześniej podeszli do kapitana Ferrera, czy właściwie do jego ciała, przeszukali mu kieszenie, ukradli mu pewnie zegarek, pieniądze, ale żadnymi bandytami go nie dobijali, nie wyłupywali mu też oczy, bo też taka wersja u nas krążyła. W walkach o Kończyce Małej ze Brzydowice doszło również do okrążenia polskiej placówki 30-40 żołnierzy na dworcu kolejowym ze Brzydowicach. I w relacjach polskich, które Państwo znajdziecie w Białej Księdze, jest też taka relacja o tym, że z tych 30 według jednorocznego ochotnika płótanowego, którzy byli otoczeni na dworcu, z tych 30 tylko 7 przeżyło, a 23 zostało zamordowanych po poddaniu się do niewoli. I niestety trzeba odrzucić tą kolejną wersję, ponieważ na cmentarzu w Brzydowicach leży tylko 7 jeszcze z tego. Jeden jest z kompanii porucznika Karolusa, czyli nie bronił się w ogóle na dworcu. Jest zima, wykopanie masowej wielkiej mogiły albo iluś mogił dla pozostałych 17 żołnierzy na pewno by pozostawił ślady. Ludność cywilna mogłaby wskazać takie miejsca, gdyby rzeczywiście więcej zostało ich zamordowanych. Na tym budynku dworca został również, jako dowódca obrony dworca, został również śmiertelnie ranny pan porucznik Taub z pułku ziemi wadowickiej i jest również relacja polska, że Czesi go dobili bagnetami. Natomiast są informacje, że został przewieziony do szpitala czeskiego, próbowano mu udzielić pierwszej pomocy, niestety zmarł i to, że nie został dobity, tylko że zmarł po prostu w czeskiej niedźwoli, potwierdza też w swojej obszernej notatce pan porucznik Jan Karol, który był jego kolegą z tego samego oddziału. Takich opisów, które jeżeli porównamy, teraz jesteśmy cały czas tylko przy polskich źródłach, w ogóle nie sięgamy do czeskich, mamy tutaj opisy, które znajdują się też w Białej Księdze, dotyczące tego samego wydarzenia. Według jednego milicjant Kraus, który bronił na Przełęczy Jabłonkowskiej od strony przeciwko atakującym wojskom czeskim bronił drogi na Trzyniec, został przez Czechów w okrutny, potworny sposób dobity. Mamy drugą relację polską, która pokazuje nam, że wręcz odwrotnie, że Czesi udzieli im pomocy, wzięli go do szpitala i że zmarł w szpitalu. I w tej drugiej relacji są szczegóły nawet jakie, więc jest więcej tych informacji. Można przyjąć, że ta bardziej szczegółowa informacja jest bardziej prawdziwa. Z kolei w Karwinie mamy opis o tym, że Jan Krup i Ernst Mastny, górnicy, młodzi dwaj, uciekli do domu robotniczego, zostali tam przez Czechów zamordowani. Mamy inną relację polską, że brali udział w walce. Jeden z nich zginął w walce, nie został zamordowany. Natomiast drugi odrzucił broń, jako cywil bez umundurowania, złapany z bronią w ręku, został przez Czechów powieszony. W książce pana Jerzego Szczurka, który był oddelegowany z pułku ziemi czeskiej jako dowódca milicji, mamy ich w zestawieniu Jan Kruk, ale w zestawieniu milicjantów, czyli prawdopodobnie brali udział w walce. Co więcej, mamy również wspomnienia Józefa Macheja, który Michajdy, który wspomina jako podoficer pułku ziemi cieszyńskiej, jak w czasie walk 25 stycznia przyszedł do Cieszyna i spotkał tam na ulicy swojego 15-letniego brata, któremu ktoś dał karabin, żeby brał udział w walce. Chciałem też pokazać, że mamy tutaj 24 listopada uroczysty przegląd milicji, 24 listopada 1918 roku i choć zdjęcie jest bardzo złej jakości, jeżeli dobrze się mu przypatrzymy, to widzimy, że tylko niektórzy milicjanci mają opaski na rękę. A więc są w jakikolwiek sposób oznakowani, że przynależą do jakiejś formacji. Natomiast jeżeli na przegląd nie wszyscy wzięli ze sobą, to w warunkach bojowego, natychmiastowego powołania, ponieważ uderzają Czesi, obawiam się, że bardzo wielu z nich nie oznaczyło się. Kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że zbrodnie czeskie, moim zdaniem, nie podlegają wątpliwości. Większość historyków czeskich, na czele z panem profesorem Świętej Pamięci Borakiem, przyznają, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Z młodego pokolenia, również obecny tutaj pan doktor Rusek, też podobny pogląd wyraża. W tej chwili można rozmawiać o tym, jaka była skala tych zbrodni, takich sytuacji. Natomiast, że Czesi nie zachowywali się w jakiś sposób z nienawiści do Polaków, to nie tylko, że widzimy w wielu relacjach czeskich żołnierzy, że są źli, że muszą walczyć z braci Polaki, że żołnierze Legii Włoskiej odwołanej ze Słowacji
są bardzo źli, są szczęśliwi, kiedy natychmiast po zakończeniu walk mogą się ich bić z Madziarami, którzy są im obcy kulturowo, językowo, z którymi nie czują żadnego braterstwa słowiańskiego. Oni to piszą tam wprost. To jest naprawdę widoczne tam jednoznacznie. Natomiast to, że z cywilami, którzy biorą udział w walce, tak postępowały wojska w tym okresie, to nie tylko mamy całą plejadę polskich relacji oficerów z Władysławem Broniewskim na czele, który w styczniu 19 roku służył w garnizonie Włodzimierza Wołomińskiego i opisuje, jak brano zakładników spośród ludności wiejskiej i rozstrzeliwano ją, ale mamy też przykład na Śląsku Cieszyńskim, kiedy front się ustabilizował na linii Wisły, to 13 lutego, a więc prawie dwa tygodnie po zawarciu rozejmu, doszło do incydentu, w którym miejscowi mieszkańcy z Pierścia i okolic, czyli jest to miejsce, gdzie ślązakowski ruch ma naprawdę wielkie wpływy, zaczęli ostrzeliwać szwoleżerów. Opisy są ze strony pana pułkownika Latynika tej sytuacji raz, że są to rabusie, korzdoniowcy współpracujący z czeskimi bolszewikami. W późniejszej publikacji jest to banda korzdoniowców kierowanych przez Żyda. Natomiast pozostała bardzo dobra relacja kierownika polskiej szkoły w Pierścu. Również nie można mu zarzucić, że był jakimś ślązakowcem, ponieważ już później pozostał na wiele lat tym dyrektorem, więc nie było żadnej wątpliwości co do jego państwo twórczej i propolskiej postawy. I on pisze, że po prostu poszło o dziewczyny. Udali się szkoleżerowie, którzy nie mieli służby, do domu. Zaczęli tam podrywać dziewczynę jednemu z miejscowych chłopaków. Ten przyszedł, wyrzucili go na zbity pys, on zabrał kolegów, ponieważ broni było pełno po pierwszej wojnie światowej, więc zaczęli później strzelać do tych szkoleżerów. Skończyło się to tak, że jeszcze tego samego dnia, 13 lutego, trzech zostało powieszonych po błyskawicznym sądzie. Myślę, że nie mieli żadnej szansy na obronę. W czasie tego śledztwa podobno wydali Żyda z Międzyrzecza, który skupywał od nich jakieś przedmioty, które oni gdzieś tam kiedyś kradli i jeszcze podjudzał polskich żołnierzy do nieposłuszeństwa. Trzy dni później rozprawa tego Żyda trwała półtorej godziny, został powieszony w Pierścu. Jeszcze sobie szwoleżerowie zrobili zdjęcie przy tym i musiał trzy dni wisieć, zanim na prośbę gminy żydowskiej z Bielska wreszcie pan pułkownik Latynik pozwolił go zdjąć i pochować. W tym momencie kończę ten bardzo krótki i naprawdę tylko na przykładach wykład. Poprosiłbym pana Krystiana o włączenie 3-minutowej relacji 13-14-letniego chłopaka, ucznia gimnazjum polskiego, Karol Polak z Karwiny, który 23 stycznia przyłączył się do milicjantów polskich. Czy się rozpoczęli działania wojenne, czyli rozpoczął się najazd czeski na Śląsk. Górnicy protestowali, tworzyły się oddziały takie paramilitarne, bo to byli cywile przede wszystkim, a przewodził najczęściej jeden człowiek, który miał czapkę wojskową, ale też był cywil. Z kolegą Jążtą, który chodził o 3 lata wyżej do gimnazjum, poszliśmy na dworzec do Karwiny, bo tam rzekomo się formuje jakiś oddział wojskowy. Z ciekawości pobiegliśmy tam do Karwiny na dworzec. Tam rzeczywiście było kilkaset górników. Wszyscy mówili, że przyjedzie tramwaj z Frysztatu, który przywiezie karabiny. No więc myśmy też czekali. Wreszcie nadjechał tramwaj. We wozie leżały karabiny wojskowe i jakiś inny sprzęt wojskowy. Ponieważ tam się wszyscy zaczęli garnąć do środka, to ci górnicy uważali nas jako najmłodszych, że nas przez okno wsadzili i powiedzieli: wy nam podawajcie te karabiny, a nikomu innemu nie wolno było wejść do środka. Wydawaliśmy karabiny takie, myślę, najstarszego typu, tak zwane werndle, jednonabojowe. Nareszcie był jeden karabin z szarku. To kolega Jążta powiedział: to zostawimy dla siebie. Mniej więcej tak było może ze 150 tych karabinów, tak do 200. I tam były jakieś skrzyneczki z jakimiś nabojami. Myśmy to podali przez to okno i teraz wychodzimy też. Tam się już formułował taki z lastem, takim dwuszeregu. Stali, a kręcił się koło nich człowiek w wojskowej czapce austriackiej, ale
też górnik po cywilnemu ubrany. Każdy miał ten karabin, niósł go tak na ramieniu, bo szereg zazwyczaj nie było, a kilku niosło te skrzyneczki. Wierzyliśmy, że to tam będą naboje. Ruszyliśmy w kierunku Karwiny, drogą wzdłuż kolei tramwajowej. Dotarliśmy mniej więcej w pobliże starego kościoła w Karwinie. Ktoś drogą od kościoła podbiegł do nas, widział, że mamy karabiny i mówi: kryjcie się, nie chodźcie po drodze, chowajcie się do przykopy, bo tam są żołnierze czescy i to oni by zaczęli do was strzelać. No więc myśmy skoczyli do tych rogów, patrzymy. Więc idziemy w stronę tego kolimkadru i wtedy po raz pierwszy słyszałem w powietrzu, jak nabój z karabinu psyka, tak jakiś dźwięk było słychać w tym powietrzu. Jak dochodziliśmy do tego kolimkadru, to tam kilka kul wpadło do okna i myśmy słyszeli już te uderzenia kuli o szyby. Ten żołnierz nas zaprowadził, nie wiem czy żołnierz, ale w każdym razie był kiedyś żołnierzem, kiedy miał tę czapkę wojskową, na podwórze, gdzie nas chronił budynek. Ustawił nas dwóch szeregu, jakśmy przyszli, i zaczął spisywać nazwiska. No ale to trwało dość długo i tam ktoś z tym karabinem na tym końcu, gdzie już byli zapisani, bawił się, padł strzał i naraz ten człowiek się przewrócił. No więc zrobiło się zamieszanie, wszyscy podbiegli tam, a on jakoś się bawił tak z tym, że miał lufę pod brodą, a to strzeliło. No więc oczywiste było, że ten człowiek nie będzie żył. To zrobiło takie wrażenie na wszystkich, że zaczęli pod ścianę odkładać te karabiny, a znikać. W kieszeniach mieliśmy naboje, takie te łódeczki po 5 naboi, więc to sobie każdy widocznie zabrał, ale ten karabin został pod ścianą. Myśmy naraz zobaczyli, że nas tam jest 5, a wtem nas 2, więc już tak kolega powiada, wiesz co? My też zostawimy te karabiny, a uciekamy do domu. No więc widzicie Państwo, że mamy przykład z jednej strony bohaterstwa i patriotyzmu polskich górników, polskiej młodzieży, z drugiej strony totalny chaos, brak przygotowania, błędy pułkownika lotnika, który nie wykorzystał w ogóle potencjału milicji. I w takiej sytuacji brak znajomości ludzkiej broni, oni mieli się zmierzyć z zagrożonymi oddziałami czeskimi, które spowodowało to, że byli bez szans kompletnie. Natomiast jeżeli trafili na wściekłych, szale bitewnych żołnierzy czeskich, no to ich los, jeżeli dostali się do niewoli, był nie do pozazdroszczenia, kończyło się to najczęściej karą śmierci. Dziękuję za uwagę.